Wstawcie uszu i uważajcie! Posłuchajcie mej mowy! 2 lata temu osobiście w swoim życiu poznałem Jezusa Chrystusa, poznałem Pana Panów, poznałem Króla Królów i jestem tutaj, by każde ucho usłyszało, by każde oko mogło zobaczyć, a każde serce uwierzyć w to, że Bóg jest miłosierny. Jestem dowodem na to, że Bóg jest miłosierny. Kochani, całe życie byłem narkomanem, całe życie byłem alkoholikiem, całe życie byłem złym człowiekiem, ale 2 lata temu w ciemnym lesie, gdy tknąłem plan morderstwa, zawołałem pierwszy raz z głębi serca do Boga. Krzyknąłem: Jezusie, jeżeli jesteś naprawdę, krzyknąłem: Jezusie, jeżeli jesteś prawdziwym Bogiem, zejdź i zmień mnie, bo ja dłużej nie chcę i nie potrafię tak żyć. I gdy skończyłem mówić te słowa, osobiście w moim życiu zjawił się Jezus Chrystus Nazarejczyk. To jest Pan Panów, to jest Król Królów, to jest Bóg pełen mocy, to jest Bóg pełen miłosierdzia. Jestem tu, żeby Twoje serce uwierzyło, żeby Twoje oko ujrzało, a Twoje ucho usłyszało, że Bóg jest miłością, Bóg jest miłosierny. Ja mam na imię Tomasz, na nazwisko Kowalczyk i jestem świadectwem na to, że Bóg, Jezus Chrystus, jest miłosierdziem, że On kocha człowieka. Nie będę Ci prawił religijnych frazesów, nie będę mówił Ci o religijnych bzdurach. Jedyne, co mogę Ci powiedzieć, to to, jak spotkałem żywego Boga, to to, jak spotkałem Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, to to, jak spotkałem Pana Panów, to to, jak spotkałem Boga pełnego mocy, który zmienił mnie. Jedno spotkanie z żywym Bogiem, z Bogiem miłosiernym, z Bogiem pełnym mocy odmieniło całe moje życie. Dzisiaj jestem uczciwym człowiekiem, jestem na tym miejscu, bo Bóg kocha was tak samo jak mnie. Nie jestem wyjątkowy, nie jestem Jego. On chce, żeby każdy z was był Jego perłą. Kochani, posłuchajcie świadectw ludzi, którzy osobiście poznali Jezusa Chrystusa. Jeżeli masz pytania, podnieś rękę, podejdę do ciebie. Jeżeli jesteś chory, podnieś rękę, podejdę do ciebie i cię uzdrowię. Kochani, Bóg jest miłością. Hallelujah.